na kolejnym już pewnym sali. Dziś mamy przyjemność przywitać w Białymskiej Bibliotece Publicznej właśnie pana Sylwestra Witkowskiego i zaprezentować Państwu wystawę Ludzie, Miejsca i Czas, która pokazuje nam dział domu, z którego pan Sylwester pochodzi, gdzie mieszka i gdzie pracuje. Pan Sylwester ma pasję, którą chce się z nami podzielić. Jest to pasja fotografii, pasja graficzna. Te dwie pasje połączone dają takie efekty, jakie dzisiaj możemy zobaczyć. Czyli to jest zupełnie nowa jakość i miejsca, które wydają się nam znane, stają się zupełnie nowymi miejscami. Mam nadzieję, że ta wystawa przypali Państwo do gustu osoby, które znają, lubią w Działdowie, odnajdą w fotografiach coś, czego nie widziały do tej pory. Poproszę teraz autora pracy, żeby opowiedział o niej, bo na pewno najlepiej powie nam, co na tym projekcie. Witam Państwa serdecznie. Ja może wyjaśnię, co to są przenikania. Przenikania są to dwa zdjęcia współczesne i stare, nałożone na siebie, które tworzą jedną całość. I zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy, a jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania, to zapraszam do jak najczęściej przypomnę. I mam nadzieję, że kiedyś wrócę z wystawą Ostyna z takimi przenikaniami. W tym pięknym przerwie.